Cześć, bardzo miło mi Was gościć, choć dzisiaj przychodzę do Was z informacją niezbyt miłą, ponieważ zaskakującą dla wielu osób, bo od wielu lat nie było do końca wiadomo, co słychać u artysty, dzięki któremu znamy takie hity, ponadczasowe przeboje jak Dwudziestolatki czy Wakacje z blondynką. Maciej Kosowski bowiem jakiś czas temu, dłuższy, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i nie do końca było wiadomo, co się z nim dzieje. Dlatego, kiedy dotarły do nas informacje o jego śmierci, wszyscy byli bardzo zaskoczeni, kiedy okazało się, że muzyk zmarł w samotności. Dlaczego? Jak wyglądało jego życie? Czemu wyjechał i jak przede wszystkim wyglądała jego droga do kariery, to oczywiście dziś Wam zdradzę, więc zachęcam, żeby zostać ze mną do samego końca, ponieważ teraz bardzo dużo w mediach pisze się na temat pogrzebu pana Macieja, więc zdradzę Wam również dlaczego. Zapraszam więc serdecznie jeszcze raz i zaczynajmy. Maciej Kosowski urodził się 11 lutego 1937 roku w Grudziądzu. To tam dorastał i tam również kontynuował swoją edukację. Uczęszczał do liceum Bolesława Chrobrego, ale także do szkoły muzycznej, gdzie szkolił się w klasie trąbki. Natomiast później nie zdecydował się na studia muzyczne, wybrał polonistykę, ale to głównie dlatego, że miał już takie predyspozycje, to było w sferze jego marzeń, ponieważ bardzo chciał zostać aktorem. Ostatecznie studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i potem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Grał także w Gdańskim Teatrzyku Studenckim jako aktor, Bim Bom i w cyrku. Trala Bomba, Jazz Band. Do szkoły filmowej również starał się zdawać. Niestety nie udało mu się. Dwukrotnie został odrzucony podczas egzaminów do szkoły filmowej w Łodzi. Zrealizował się jednak gdzie indziej, artystycznie. Ten artyzm go nie opuszczał. Bardzo zależało mu chyba na tym, żeby występować przed publicznością. I wykorzystał swój drugi talent, talent muzyczny. W latach 1963 do 1967 był solistą Czerwono-Czarnych, a później występował także z zespołem Tajfuny, z którym wyruszył w trasę koncertową po Związku Radzieckim. Zresztą koncertował w naprawdę wielu miejscach, m.in. Grecji, Czechosłowacji, Niemczech, Belgii, Szwecji, czy w końcu w Stanach Zjednoczonych. Ale oczywiście najbardziej też znamy go z jego solowej kariery, z jego solowych popisów. To on śpiewał takie przeboje jak Agatko Pocałuj, Dwudziestolatki, Wakacje z blondynką, Domowe strachy, Nie mówię żegnaj i Z cyganami w świat. Ale sam mówił, że wolał realizować się jako muzyk. No, nie do końca przepadał za śpiewaniem, choćby uwielbialiśmy go słuchać. Ale też właśnie dzięki temu mógł realizować się w pisaniu muzyki dla innych artystów. Współpracował z Kasią Sobczyk czy Jackiem Lechem. Pisał dla nich piosenki. Za to dla niego pisali najwięksi, tacy jak Jonasz Kofta, Marek Głogowski i Zbigniew Jerzyna. Współpracował z zespołami Zbigniewa Namysłowskiego, Orkiestrą Polskiego Radia. I trzeba przyznać, że wiele osób zazdrościło mu talentu, prezencji i tego, jak odbierała go publiczność. A publiczność odbierała go wspaniale. Nie tylko za sprawą oczywiście tego talentu, ale również barwy głosu uwodzicielskiej. Zresztą był bardzo przystojnym mężczyzną, więc oczywiście podobał się publiczności. No, człowiek orkiestra, trębacz, kompozytor, piosenkarz, no i niespełniony aktor. Czytając to wszystko w artykułach, doszłam do wniosku, że naprawdę to, gdzie się znalazł w pewnym momencie, zupełnie nie było przypadkowe. Ale uwielbiał grać na trąbce. Jego marzeniem było założyć swój własny zespół instrumentalny, zajmować się jazzem. Nie do końca muzyka rozrywkowa też grała mu w sercu. Wyobrażał sobie siebie w, wiecie, w takich zadymionych, nowojorskich klubach. I postanowił później spełnić to marzenie, choć trzeba przyznać też, że życie mu się tak ułożyło, ale ja zawsze jestem zwolenniczką tej teorii, że jeżeli o czymś marzymy, to postępujemy podświadomie tak, żeby to się spełniło i te marzenia nagle same do nas przychodzą i możemy mówić o ich realizacji. I faktycznie na przełomie lat 60. i 70. pan Maciej wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I stało się to za sprawą miłości, ale nie od razu, po kolei. W Stanach Zjednoczonych będąc poznał dziewczynę, Amerykankę, ale musiał wracać do Polski. To uczucie jednak było na tyle trwałe, że dziewczyna postanowiła odwiedzić swojego chłopaka w Polsce. I gdy to się stało, postanowili także zalegalizować swój związek.
W 1967 roku pobrali się w Świnoujściu. Niestety ukochana piosenkarza musiała wracać do domu i nie wiedzieli oni wtedy, że rozłąka będzie tak długa, no bo pan Maciej miał załatwić dokumenty, papiery i jechać do żony. Ale niestety nie wszystko poszło tak dobrze. Przez 2 lata próbował otrzymać paszport, niestety bez skutku. Wziąłem ich na przeczekanie, pokonałem ich swoją wytrwałością, wspominał w rozmowie z autorką książki Piosenkarze, Emilią Padoł. I wtedy właśnie wyjechał do Ameryki na stałe, osiadł w Nowym Jorku, by spełnić swoje marzenie o graniu w tamtejszych klubach. I co ciekawe, ponoć właśnie wyjazd do Stanów zbiegł się z radiową premierą Wakacji z blondynką. Więc pan Maciej nawet nie wiedział, jak bardzo popularny jest w Polsce jego kolejny kawałek i jaką wielką robi furorę. Dowiedział się o tym dopiero kilka lat później od Kaliny Jędrusik, która akurat wtedy przebywała w Stanach Zjednoczonych. Nie ukrywał, że było mu bardzo miło, że ludzie w Polsce o nim pamiętają. W Stanach Zjednoczonych jednak po czasie zmienił imię i nazwisko, otrzymał także amerykańskie obywatelstwo, więc wszyscy znali go jako Mike'a Cozy. Założył właśnie swoją grupę instrumentalną, występował w okolicznych klubach, chętnie przyjmował także zaproszenia od Polonii, która znała jego wszystkie przeboje, ale tutaj oczywiście ten repertuar musiał być przebojowy, natomiast w tych klubach mógł grać to, co faktycznie w duszy mu grało i co zawsze sobie wymarzył. W latach 80. występował na stałe w Milford Plaza na Broadwayu. Później założył także agencję eventową. Na początku lat 90. na stałe już zrezygnował z grywania w klubach. Oczywiście takie tournée po klubach jest bardzo męczące, no bo nie jest to jednak granie codziennie w innym miejscu, rozkładanie sprzętu itd. I uznał, że w jego życiu przyszedł z powrotem czas na śpiewanie. Więc od występowania zupełnie nie stronił, ale występował od tamtej pory w domach spokojnej starości w Nowym Jorku czy New Jersey. Mieszkał na Manhattanie w jednym z drapaczy chmur. Ponad jego mieszkania rozlegał się wspaniały widok. I to właśnie Nowy Jork po tylu latach nazywał swoim miejscem na ziemi. A czy tęsknił za Polską? Po tylu latach trudno jest tęsknić. Wiem, że to jest modne mówić, tęsknię za ojczyzną, ale ja mam inną psychikę i jestem Amerykaninem, mówił w jednym z ostatnich wywiadów. Zresztą faktycznie do Polski nie było mu spieszno. W ciągu 50 lat swojego pobytu w Stanach odwiedził Polskę tylko raz, w 2012 roku, i odwiedził swoje rodzinne miasto Grudziądz, gdzie wystąpił z koncertem. Natomiast teraz przy okazji właśnie informacji o tym, że pan Maciej niestety zmarł, dowiecie się, że końcówka jego życia wyglądała dość intrygująco, ponieważ okazuje się, że był osobą bardzo samotną. I przy tej okazji wiele osób zadawało sobie pytanie, co będzie w takim razie z pogrzebem muzyka. Już spieszę wam z przekazaniem tego, o czym rozpisują się teraz media. Informację o jego śmierci podał Amerykanin podający się za wieloletniego przyjaciela i sąsiada. Zmarł w niedzielę 30 października około 13 w szpitalu na Manhattanie. W chwili śmierci nie było przy nim rodziny. Jedynymi osobami, które wiedziały, że przebywa w szpitalu, był lekarz i ja. Przez ostatnich 10 lat prowadził życie samotnika, a ja przez przypadek dowiedziałem się, że jestem jedyną osobą, z którą utrzymuję kontakt, mówił Paul Redlat w liście do redakcji jednego z polonijnych magazynów. Lekarz powiedział mi, że jestem jedyną osobą, która do niego przychodzi. Kiedy wtedy na niego spojrzałem, w głowie zobaczyłem zupełnie innego człowieka, który był kochany i uwielbiany przez tysiące osób w Polsce za muzykę, którą tworzył w latach 60. i 70., a teraz umierał w samotności. I właśnie tak jak wam powiedziałam, od razu pojawiły się pytania o pogrzeb muzyka. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że ta sprawa będzie poprowadzona jak należy. Jak udało nam się dowiedzieć, sprawą zajął się konsulat generalny RP w Nowym Jorku, czytamy w Onecie. Od momentu, kiedy konsulat otrzymał informację o śmierci pana Macieja, jesteśmy w kontakcie z nowojorskim biurem koronera oraz szpitalem, a także przedstawicielami Polonii, których szczerze poruszyło odejście pana Kosowskiego, wspominał konsulat. Popieramy wszelkie działania Polonii, które zmierzają do godnego pochówku i służymy w tym zakresie wsparciem. Wraz z instytucjami amerykańskimi ustalamy również, czy pan Maciej
bardziej posiadał jakichkolwiek bliskich, którzy na mocy prawa mają pierwszeństwo do decyzji o sposobie pochówku. Czytamy w oświadczeniu. Skoro panu Maciejowi już w czasach, kiedy Kalina Jędrusik opowiadała mu o tym, że jego piosenki nadal są hitami w Polsce, było miło, że o nim pamiętamy, myślę, że dzisiaj również byłoby mu miło, że tyle osób o nim pamięta i go wspomina. Myślę więc, że warto zostawić dla niego dobre słowo w komentarzu. Będę wdzięczna za wszystkie wasze komentarze. Oczywiście napiszcie mi, która piosenka była ulubiona przez was w wykonaniu pana Macieja, a może mieliście okazję zobaczyć go w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że mam tutaj dużą reprezentację Polonii, więc zachęcam was do tego, żebyście się ze mną oczywiście podzielili waszymi wspomnieniami, jeśli takowe macie. Na dziś to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca i oczywiście pamiętajcie, że w karcie zostawiam wam inne odcinki, które możecie zobaczyć, jeśli macie jeszcze trochę czasu, a także zapraszam na najbliższe odcinki na moim kanale. Możecie mnie oglądać, kiedy tylko chcecie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!